Istnieją trzy sposoby na zmianę hasła w WordPressie. Pierwszy przypadek dotyczy sytuacji, w której jesteśmy już zalogowani do naszego WordPressa, znamy do niego hasło, ale chcemy z jakiegoś powodu zmienić to hasło. No to wtedy w naszym kokpicie musimy przejść tutaj do zakładki użytkownicy profil, gdzie znajdują się różne ustawienia dotyczące naszego profilu. No i po zjechaniu tutaj na sam dół znajdziemy sekcję, gdzie możemy ustawić nowe hasło, nie? I tutaj klikamy po prostu ustaw nowe hasło, od razu wygeneruje nam się nowe silne hasło, które możemy wykorzystać lub też możemy zmienić to hasło na inne. Ważne jest, żeby tutaj ten pasek świecił się na zielono i aby hasło było oznaczone jako silne. Możemy teraz kliknąć zaktualizuj profil, no i następnym razem, gdy będziemy się logować do WordPressa, już będziemy korzystali z tego nowego hasła. Druga sytuacja jest wtedy, gdy nie pamiętamy w ogóle swojego hasła lub nazwy użytkownika do naszego WordPressa. No i wtedy mamy problem, bo nie możemy się w ogóle zalogować do naszego WordPressa. Więc na naszym ekranie tutaj z dologowania mamy link Nie pamiętasz hasła, w którym możemy podać nasz e-mail, którym rejestrowaliśmy się w WordPressie, lub nazwę użytkownika, jeśli ją pamiętamy. No i teraz po kliknięciu na zdobądź nowe hasło powinien wysłać nam się z WordPressa link na tego naszego maila, na którego mamy założone konto w WordPressie. I powinniśmy po prostu otrzymać link, gdzie możemy kliknąć i zresetować to hasło. Czasem zdarza się sytuacja, w której właśnie nie ma takiej możliwości, bo z jakiegoś powodu ten mail nie mógł być wysłany, tak jak tutaj u mnie wystąpił błąd. I w takiej sytuacji pozostała nam trzecia opcja na zmianę hasła w WordPressie, a jest to zmiana hasła bezpośrednio w bazie danych WordPressa. I teraz musimy zalogować się do phpMyAdmina, do naszej bazy danych. Aby to zrobić, potrzebujemy mieć dwie rzeczy. Potrzebujemy znać adres, pod którym znajdziemy naszego phpMyAdmina. Ten adres przeważnie znajdziemy na naszym koncie hostingowym. Gdy zalogujemy się do naszego konta hostingowego, znajdziemy tam albo adres, albo po prostu link, który będziemy mogli kliknąć i przejdziemy do phpMyAdmin, tutaj do takiego interfejsu. Drugą rzeczą, którą potrzebujemy, to jest właśnie dane logowania do tej bazy danych, żeby w tym phpMyAdminie móc się zalogować do naszej bazy danych. I te dane zapisane są w naszych plikach WordPressa, a konkretnie w pliku wp-config.php, który znajdziemy w naszym katalogu głównym WordPressa, który też trzeba szukać u siebie po prostu na hostingu, tam gdzie mamy zainstalowanego WordPressa. Następnie po zalogowaniu się musimy wybrać sobie bazę danych, dla której będziemy zmieniali to hasło, czyli tą bazę, która jest podpięta do naszego WordPressa, i w tabeli Users znajdziemy listę wszystkich użytkowników. No i teraz musimy znaleźć nazwę swojego użytkownika, kliknąć w edytuj i tutaj w tej sekcji User Pass będziemy mogli zmienić to hasło. W tym miejscu, w tej komórce zmieniamy po prostu hasło na nowe. Ja wpiszę nowe hasło, wy oczywiście wpiszcie swoje silne hasło do WordPressa, to nowe, które chcecie mieć i używać w WordPressie. Następnie nie możemy tego tak zostawić jako po prostu zwykły tekst. Musimy tutaj w tej sekcji funkcja zmienić, wybrać funkcję MD5, ponieważ jest to funkcja haszująca, która nam zamieni takie słowo na po prostu hasz, po to, żeby ze względów bezpieczeństwa nikt nie mógł tak łatwo nam wykraść tego hasła. No i teraz jak kliknęliśmy wykonaj, no to jak wejdziemy sobie z powrotem tutaj, to zobaczymy w tym user pass, że mamy już tutaj przechowany hasz tego naszego hasła, a nie tekst. Natomiast normalnie do panelu logowania wpisujemy to hasło, które wcześniej wpisaliśmy, czyli możemy już wrócić sobie do naszego WordPressa, kliknąć na ekran zaloguj się, no i tutaj wpisać swoją nazwę użytkowników i to hasło, które my wpisaliśmy tam po prostu zanim zostało zahaszowane. No i teraz klikamy zaloguj się i udało nam się zalogować do naszego WordPressa. Thank you.